Młody poeta walczącej Warszawy. Walczył z bronią w ręku i tymi samymi dłońmi opisywał to, co przeżył w Powstaniu Warszawskim. Autor słynnych słów: czekamy ciebie, czerwona zarazo, byś uwolniła nas od czarnej śmierci. 10 września 1944 roku zmarł Józef Szczepański-Ziutek, poeta powstańczego parasola. Józef Szczepański-Ziutek to poeta i żołnierz Powstania Warszawskiego, autor znanych i chętnie śpiewanych powstańczych piosenek takich jak Pałacyk Michla czy Dziś idę walczyć, mamo. To również autor wiersza Czerwona zaraza. Należał do pokolenia, które jako pierwsze wychowywało się w wolnej Polsce. Z tego pokolenia, o którym mówiono, że strzelaliśmy do wroga brylantami. I było wychowywane przez ludzi, którzy tę wolność wywalczyli, którzy znali jej cenę. I w takim duchu wychowywany był również Józef Szczepański. Ta jego młodość przypadła na okres II wojny światowej. Józef zaangażował się w działalność konspiracyjną, przede wszystkim w działalność Szarych Szeregów Armii Krajowej. Uczestniczył w wielu akcjach takich o charakterze dywersyjnym, zwłaszcza z parasolem. To była elita konspiracyjnych jednostek polskich pod okupacją. To były jakby oddziały do zadań specjalnych. Wszelkie wydarzenia, w których uczestniczył jego oddział, no i oczywiście on sam, spisywał w postaci wierszy. Słynny Pałacyk Michla. Chłopcy silni jak stal. Powtarza się słowa jego wiersza: dziś idę walczyć, mamo. Pierwszymi słuchaczami byli koledzy i koleżanki z oddziału, bo to właśnie pisał o nich i dla nich. Słynny Pałacyk Michla, którego tytułowym obiektem jest dworek Michlera, pokazuje no, bardzo takie duże poczucie humoru, pewną wesołość też dzięki muzyce. Usiadł przy fortepianie, zaczął grać znaną ludową melodię, hymn Podhala i tak powstał Pałacyk Michla, który w ciągu kilku dni stał się hymnem batalionu Parasol. Uczestnicząc w walkach na Starym Mieście, Szczepański coraz bardziej pesymistycznie patrzy na perspektywę zwycięstwa. Widzi bowiem, że na drugim brzegu Wisły bezczynnie oczekuje Armia Czerwona. Rosjanie stanęli i stać będą. Czekają, aż powstańcy się wykrwawią, aż hitlerowcy, Niemcy wymordują wszystkich, miasto zrównają z ziemią. Pod koniec sierpnia Ziutek pisze chyba swój najsłynniejszy wiersz. Wiersz, w którym znaleźć można słowa: czekamy ciebie, czerwona zarazo, byś uwolniła nas od czarnej śmierci, byś kraj nam najpierw rozdarłszy na ćwierci, była zbawieniem witanym z odrazą. Stanowi ponurą zapowiedź tego, co ma nastąpić, co nastąpiło już po śmierci bohaterskiego żołnierza powstania. Jest to taki swoisty testament Józefa Szczepańskiego, ale i testament całego tego pokolenia. Takiego pokolenia, które widzi swoją wymarzoną Polskę i jej nie doczekuje.